Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas i będziecie chcieli poznawać tę grę właśnie ze mną. A jedziemy sobie teraz poszukać jakiegoś drive-atara, który jest nam potrzebny do naszych mistrzostw. Do naszego festiwalu konkretnie. I on się nazywa, tutaj chyba jest napisane nawet jakoś gdzieś. Musimy wjechać chyba w tę strefę i gdzieś go poszukać. Tu gdzieś sobie on jeździ prawdopodobnie. Tylko jaki on miał nick? Czy ja mam... Aha, dobra. Dao Foski. To jest nazwa jakiegoś gracza, wiecie? To może być nawet ktoś z was. Ja mogę o tym nie wiedzieć. I ja tą osobę zrekrutuję i będzie dla mnie jeździć, a konkretnie Drivatar sam, tak? Ten samochód tej osoby. No szukam, nie wiem czy tu znajdę, no muszę tutaj znaleźć, to jest ta strefa, gdzie ten Drivatar sobie jeździ i musi być w tej strefie już, no nie ma opcji. O, patrzcie, znalazłem coś. Jedzie sobie tutaj. Mamy go, a zobaczcie, nawet się nie wyświetlał na mapce. Ma Jeepa Grand Cherokee. Okej. Musimy rzucić mu wyzwanie. Chodź, ziomek. Zobaczymy, co potrafisz, tak? Musimy go pokonać. Cyk. Lucek wie, jak się pokonuje. Okej. Mogliśmy od razu w sumie zawrócić. Okej, przejedziemy tu na przełaj. O kurczę, można to rozwalić. No dobra. To całkiem nieźle. Okej. Tutaj też trochę skrócimy. No to świetnie, to widzicie, że przez wiele rzeczy można tutaj sobie właściwie przejechać w tej Fordzie. Mamy bardzo dużą swobodę. Shit. Tak, ale no niestety. Trzeba też uważać, gdzie się wjeżdża. Okej. Dawaj, Lamborghini. Kurczę, ale fajnie wyglądał opryskany tą wodą. Później sobie jeszcze zobaczymy te wszystkie efekty pogody. Musiał się tutaj pojawić. Ech. Cadillac Escalade. Cholernie. W sumie to nie był chyba jakiś bot taki do ścigania się, tylko normalny trafik, no nie? A zobaczcie, jaką mamy tutaj swobodę. Możemy, kurczę, jechać naprawdę wiele takich miejsc, gdzie w Forza Horizon 2 nie mogliśmy. Świetnie. Okej. Mamy tego ziomala, on będzie nam potrzebny. Deal done. Driver number two, sign to the lineup. Okej. Tutaj mam jakąś zagadkę. Coś trzeba zrobić. Nie odkryto. Trasa. Co to jest? Zobaczmy. Okej. Skonfiguruj zawody. Zobaczmy, co my tu mamy. Musimy tu przejechać jakiś wyścig prawdopodobnie. Ale fajnie to wygląda, ta prezentacja tych samochodów, no nie? Ta gra jest ogólnie taka na luzie. Seria ogólnie, Forza Horizon. Zawsze się tutaj jeździło tak na luzie i jakoś się specjalnie nie stresowało tym, że się przegra, czy się wygra. Po prostu się dobrze bawi. Skacząc, ścigając się, wyprzedzając. To jest ekstra. Dobra, trochę tu źle zjechałem. No i chyba pominąłem checkpoint, bo teraz musimy konkretnie w te checkpointy celować, zdaje się. Nie możemy sobie tak ten... Dobra. Tak folgować. Dobrze, weźmy sobie ten widok z kokpitu, bo jestem ciekawy tych zegarów. One wyglądają bardzo ładnie w tym Lamborghini moim. Pyk. No to mi zawsze imponowało. To jest jedyna gra, w której tak świetnie odbija się kokpit w przedniej szybie. Możecie uznać to za błahostkę, która jest w ogóle nieistotna. Dla mnie to jest jakiś taki szczegół, który naprawdę dodaje smaczku. Uwielbiam szczegóły w grach. Szczególnie w grach, które fajnie wyglądają, gdzie się fajnie jeździ z samochodami, które uwielbiamy wszyscy. Wszystkie ludzki, prawda? Uwielbiają te samochody tutaj. No dobra, skupmy się na tych checkpointach, bo jak w niej nie wceluję, to będzie lipa trochę. Ja zauważyłem, że tutaj tak częściej ta kamera się trzęsie, jak się ma właśnie widok z kokpitu. Może to trochę dlatego, że zainstalowałem sobie tutaj zawieszenie sportowe. No niestety trafiamy teraz na same wyścigi offroadowe głównie. Ja wiem, czy to są wyścigi offroadowe, to są przełajowe. Musimy tutaj komuś na podwórko wjechać, a następnie wyprzedzić inną osobę i ten, i wygrać jakoś. No, ta kamera jest chyba najbardziej wygodna.
Chociaż tak z kokpitu też nie jest najgorsza. Okej. Tak, zdecydowanie ja powinienem tutaj zostawić albo standardowe zawieszenie, albo instalować tego sportowego czy wyścigowego. Tylko jakieś tam inne, terenowe, bo tam też było takie zawieszenie terenowe. Okej. No i właśnie zastanawiam się, czy które samochody będzie można tuningować jakoś bardziej wizualnie. Czy takich raczej egzotycznych jak to Lamborghini, no to chyba nie, ale już taki samochód trochę mniej egzotyczny jak jakiś Nissan 240SX, to myślę, że już tak. Nie wiem. Nigdzie nie było tam napisane, że mamy mieć jakąś tam swobodę w tuningowaniu wizualnym. Nie było takiej informacji, tylko ludzie gdzieś takie plotki wysnuli sobie, jak zobaczyli stuningowaną Silvię, prawda? I parę jeszcze innych takich kultowych samochodów japońskich. A to niekoniecznie musi być prawda. Dobra, musimy się tutaj ładnie zmieścić. Kurczę, no źle zajechałem. Czuję, że mnie wyprzedzi ten Jeep Grand Cherokee. No, chyba że mu pomożemy walnąć w ścianę. Cyk, jest! Drugie okrążenie, pierwsze miejsce, udało się. No dobrze. Ojej. No i poszło. No niedługo chyba wbije poziom, kolejny wheel spin, prawda? Byłoby miło. Okej. Cyk, no nie, tu jeszcze trochę mi brakuje. A nie, mam wheel spin. Rolls Royce teraz do wygrania. Uwaga, co będzie... O! Civic! 50 tysięcy kredytów w sumie. Nagroda pocieszenia. Całkiem przyjemna. Okej. Okay. Zdobyłem trochę kibiców. Będziemy mogli niedługo rozbudować nasze centrum Horizon. A teraz co my tu ma... O, tutaj... Aha, dobra. To już jechaliśmy. Tutaj jest jakaś nowość. Mamy ogólnie masę różnych tabliczek dla podróżujących. To są jakieś tabliczki zniżkowe prawdopodobnie. Gdzieś indziej na świecie nie odblokowały nam się nowe rzeczy. Aha, dobra. Tak patrzę sobie, co mi się tutaj pojawiło, ale nic. Trzeba robić to, co mamy tutaj w pobliżu. W sumie, tak się zastanawiam, czy my już możemy zacząć nasz festiwal Horizon. Czy dopiero teraz dobieramy sobie jakieś wyścigi, czy testujemy je, jak to tutaj wygląda. No, dopiero co zaczynam grę, więc wiecie, nie wszystko wiem. Ale wygląda to naprawdę super. I cieszę się, że działa mi ta gra jakoś na tym PC-cie moim starym. Będzie trzeba niedługo kupić jakąś kartę graficzną, mówię wam. Ja też tak głupio zrobiłem. Nie rozeznałem się w ogóle w temacie, bo kupiłem moją GTX 970 miesiąc przed premierą pierwszej karty z serii 10.00. 10 na przykład, to chyba 80 była najpierw. A, to Speed Trap jest, okej. Okay. Dobra. No i po prostu nie dość, że te zaczęły tanieć, chociaż nie dużo tam staniało, chyba stówkę staniała. To jest bardzo mało, jak na sprzęt elektroniczny. No ale staniała, tak? No to jeszcze te karty graficzne wyszły i okazało się, że są nie dość, że tańsze. Na przykład 1070 albo 1060 porównywalną wydajność ma do mojej karty graficznej, to jest jeszcze tańsza. 1200 zł, a moja kosztowała 1500 albo 1600 nawet. No dajcie spokój i ratujcie mnie. Ach. No dobra, wystarczy taka prędkość? Nowy rekord życiowy, 3 gwiazdki zdobyte. Okej, okay, zobaczymy, potrzebujemy kibiców. Okej. Okay. No dobra, Nearest Race. O, fajnie, wyznaczyło nam tutaj nieodkryta trasa. Wow. Okej, okay, pojeździmy trochę na kamerze z kokpitu. Hej, patrzcie na te lusterka, widzicie? Teraz dopiero na to zwróciłem uwagę, że my mamy tutaj lusterka elektroniczne. Ja tak się zastanawiam, jak te lusterka elektroniczne działają w nocy. No bo nie wiem, czy wiecie, czy kiedykolwiek obcowaliście z jakąkolwiek kamerą wideo. Z kamerami jest tak, że przy słabym oświetleniu nie odświeża się ten obraz zbyt szybko. Myślę, że w takich lusterkach
kamerowych, może być to problem i takim samochodem najwygodniej będzie się jeździło tylko w dzień. No musiałbym zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości, gdzieś, nie wiem, przetestować jakiś samochód z takimi lusterkami albo zobaczyć coś na YouTubie. Okay. Nie mogę w ogóle patrzeć na to wszystko, jak to tak płynnie chodzi, ten cały interfejs, bo w tych poprzednich Forzach to no, mamy tylko te 30 FPS-ów, a tutaj jednak działa to wszystko dużo płynniej, mówię wam. Jest różnica. Z drugiej strony, jeśli miałbym jeszcze raz przechodzić przez te wszystkie problemy z uruchamianiem tej gry, to chyba wolałbym jednak wersję konsolową. Okej. No i gaz. Wiecie, ja zauważyłem taką jedną rzecz. Testowo jeździłem, to chyba było nawet na PGA rok temu, albo na jakimś innym wydarzeniu w Poznaniu. Nie, to chyba nie było PGA, to było jakieś wydarzenie motoryzacyjne, chyba Motor Show. Rok temu, nie rok temu, no po prostu na wiosnę w Poznaniu, to chyba w kwietniu czy jakoś tak. No i miałem okazję przejechać się Audi Q5. Tam był taki tor testowy, gdzie można było po krzywej jeździć tym samochodem. No i prowadziłem właśnie Audi Q5, to wiecie, tam się nie osiągało jakichś dużych prędkości. Tylko chodzi o samo wyczucie tego samochodu. Kierownica chodziła leciutko. Tak jak po przesiadce z mojego starego Passata B3 z 92 roku do Volvo V50 z... Oh man, tego drzewka nie można rozwalić. No nieźle. Do Volvo V50 z 2007 roku, no to była kolosalna różnica w prowadzeniu i ogólnie w komforcie jazdy. Natomiast jak się przesiadłem do tamtego Audi, tak jakbym, nie wiem, jak to w ogóle porównać. Przede wszystkim zamyka się drzwi i totalnie cisza, nic nie słychać z zewnątrz. Tak, jakiś tam, ktoś tam gadał, czy jakiś tłum, jakiś szum, jak wiadomo, jak to w mieście w Poznaniu, no nie? Nic, totalnie cisza. Tak samo jak wsiadłem do jednego takiego Mercedesa na forum w Berlinie, tam to już w ogóle, aż uszy bolały. Tak cicho było. No, to był szok. Ale największą moją uwagę zwrócił rozmiar kierownicy w Audi. I ona była tak specjalnie wyprofilowana. Nie wiem, jak wam to powiedzieć. Nie znam się specjalnie na stylach kierownic. Wow, mam trochę z górki! Wow! I wyskok do wody. Okej. Okay. Woda dużo hamuje, zauważyłem, więc chyba lepiej jechać piaskiem. No, ale tak jak tutaj właśnie, jak się spojrzy troszeczkę... Oj, na dół się nie mogę spojrzeć, wiecie? Przepraszam, że nie mogę się na dół spojrzeć. Chociaż teoretycznie powinienem móc się spojrzeć myszką. No, ale ta kierownica tutaj jest również taka mała. Ojej. Nie zauważyłem, że tutaj jest taki zakręt. Cyk. Ta kierownica tu w tym samochodzie jest taka mała i w tym Audi też właśnie zwróciłem uwagę, że kierownica jest bardzo malutka. Ja tak się zdziwiłem, jakbym wsiadł naprawdę do jakiegoś samochodu zabawkowego. Oczywiście moim zdaniem to na plus. Jeśli to poprawia jakoś komfort jazdy, no to okej. Okay. Niech będzie mała ta kierownica. Mówię wam, prowadziło się ten samochód bardzo leciutko. Ej, ktoś mnie... Co? BMW? Nie! Nie! X3. Cholera, przegrałem trzecie miejsce. Zagadałem się. Nie, X5, M. Okej. Okay. Wiecie, no takie wrażenie z jazdy różnymi tam samochodami. Fajnie właśnie tak przesiąść się z gorszego samochodu do takiego lepszego. Widzi się wtedy taką różnicę między technologią. Ale jak byłem w Berlinie na takim jednym forum w salonie samochodowym Mercedesa, jak się wsiadło do tego Mercedesa, Okej, to co? Lokacje festiwalu. Ja bym wziął najpierw mieście. Z drugiej strony tutaj będziemy mieli troszeczkę więcej pola do popisu. Bo więcej otwartej przestrzeni, większe prędkości.
No i więcej FPS-ów. Dobra, zaczniemy od tego. Okej. Oczywiście. No dobrze, musimy dojechać tutaj. Byliśmy tutaj już w pierwszym odcinku, bo sobie... Serio? Coś specjalnego czeka tam na mnie? Nie chciałbym kupować... Oceń grę... Wiesz co, może innym razem... jakiś... Nie wiem, czy to był jakiś błąd. Dobrze, że blue screen nie wyskoczył na mnie. No dobrze, czeka na mnie jakiś nowy samochód, mam nadzieję, że tym razem jakiś super sportowy. Co wy na to? Trzeba wybrać coś nowego. Chcecie się chyba przejechać czymś, co bez problemu osiąga prędkość powyżej 300 km na godzinę. O tak. Myślicie o Koenigseggu? Myślicie o jakimś Audi R8? Czy może Lamborghini Aventador? Albo Murcielago Super Veloce? Nie wiem, klasyk? Ej! Ty uważaj na bosie trochę. No, dziękuję. Zaraz zobaczymy. Skill points? Tryb drona? Skill shop offers an array of upgrades and perks, which can be activated with skill points. No shit. Pokaż. Festival boss tab. These perks allow you to unlock upgrades and call in favors to improve your festival. Poważnie, można dronem latać. Nie, to ja chcę drona. Instant rewards tab. These perks offer you instant rewards of credits, XP and wheel spins. Nie, no to bierzemy drona, oczywiście. Odblokuj zaletę. Jak się tego używa? Patrzcie, możemy coś tutaj jeszcze wybrać. Ile ja mam tych punktów? A, dobra, mam tu jeszcze kilka. Umiejętności. Boss Festiwalu, czyli tak. Przyciąga na twój festiwal drive-atary, które dadzą olbrzymią premię kredytów każdemu, kto je pokona. Nie będę wam czytał wszystkiego po kolei, ale jest tu kilka funkcji. Błysk. Dostajesz coś na dobry początek, powiedzmy 20... W świecie otrzymujesz 20... Słuchajcie, to się po prostu kupuje te punkty, tak? To są jednorazówki jakby. 25 tysięcy kredytów za jeden skill point. Moim zdaniem to się nie opłaca, ale znowu też mamy nieograniczoną ilość chyba leveli w tej grze, tak myślę. Zostańmy przy umiejętnościach i... Okej. Zobaczmy to. Dalej, obok. Perfekcyjną jazdę w cieniu wzrasta. Unikanie kolizji. A, dobra, to się przyda. Premie to jest zawsze to, co ludzki lubią najbardziej. Co my tu mamy? Okej, tutaj chyba do opcji online bardziej. Popisowe skasowania. Może być. Dobrze. Za drift, ale kurczę. Nie mogę już tego wziąć. Okej, mamy jakiś tryb drona. Jak to uruchomić? Samochody. Możemy, ojej, przejść do salonu. Jak to fajnie wygląda. Jak uruchomić tryb drona? To musi być jakoś chyba... O, zdjęcia. Co tu mamy? Nie, tryb drona to musi być coś zupełnie oddzielnego, tak myślę. O, jest! Patrzcie, tryb zdjęcia, tryb drona. Ogarnijmy to. Wow! Mamy tu jakieś turbo nawet. Wow! Wyżej chyba nie mogę lecieć. A muszę trzymać się w miarę drogi. Nie mogę tu... Dziwne, co nie? Trochę. Mogę zmienić sobie radio. W dronie mogę słuchać radia! Woo! Włączymy turbo. Uwaga. Pyk! Ekstra! Czyli tak, chodzi o to w tym dronie, nie to, żeby sobie tam latać po całym świecie i wiecie, nic nie robić, tylko że dronem możemy odkrywać wszystkie rzeczy, które gdzieś tutaj są poukrywane i one się zaznaczają później na mapce, tak? Tak jak na przykład mamy tutaj taką tablicę, no to ona teraz jest zaznaczona, ale jest innych takich kilka tablic, które nie są zaznaczone na mapce i które właśnie możemy odkryć dronem. Droga, widzę, że nam się nie odkrywa dronem, więc musimy tu po prostu dojechać. Możemy sobie zmienić stację, możemy ukryć, o,
Wow. I możemy zrobić sobie taką fajną fotkę. Czym się fotki robi? Dobra, nieważne. Jak wrócić menu? Okej, dobra, już udało się. Nad budynkami nie można latać. No co to za dron, który nie może latać nad budynkami, słuchajcie. Ciekawe, jak będziemy latać przy wodzie. Ale widać nawet nasz cień. Tylko na wodzie się nie pokazuje to takie coś, że my lecimy, no nie? Taka smuga jakaś czy coś. Okej, spoko. Czyli możemy przemierzać świat też w taki sposób, jak my chcemy. Mamy ze sobą drona. Ekstra. No to chodźmy do salonu samochodowego. Sprawdźmy, czy możemy coś nowego sobie nabyć. General Motors. Tak? Nie, Local Motors. A nie, General Motors to silniki. Audici. Dobra, dajcie mi wybrać. Nissano. NSX. No, fajnie. As a thank you for your performance in previous games, we've arranged to have some cars delivered to your garage. All of these cars are yours to keep. Choose one you'd like to take for a spin now. Oh man, dodali mi do garażu od tako nowe samochody. No to kurde. W sumie wybór ciężki. Local Motors, Rally Fighter. Okej. Okay. Mamy tutaj klasy różne. Co to jest to T3, T2? Bo to nie jest klasa. Nie mam pojęcia, co to jest. Czy to jest miejsce w garażu, czy coś takiego? Klasa S1. No to kurczę, no chyba oczywiste, że bierzemy Audi. Dobra, spoko. Bierzemy Audi i będziemy gnać z prędkością światła. Klasa S1, napęd AWD, najnowsze Audi R8 Quattro. Zobaczmy opcje tuningowe. Czy możemy tu zmienić trochę w karoserii? Jak myślicie? Mogłem wziąć w sumie Nissanka 350Z, żeby to sprawdzić. Zobaczmy. No nie, tak myślałem. Możemy dodać ewentualnie regulowany spoiler z przodu. I w zasadzie tyle. Felgi jakieś możemy zmienić, ale ten, kurczę, to Audi wygląda pięknie, ja nie mogę. To Forza Vista w połączeniu z opcjami tuningowymi to jest naprawdę coś. Patrzcie teraz. Cyk, tutaj możemy chyba ulepszyć silniko. Tak jest. Możemy tu wejść, ale nie możemy tu nic ulepszyć. Ciężko się w tym zapoznać, tak, bo w dwójce inaczej ten tuning wyglądał, w jedynce też inaczej ten tuning wyglądał, tutaj wygląda inaczej. Tak za każdym razem mamy coś innego. Okej, okay, możemy tu sobie wejść na miejsce pasażera, oczywiście, to jest Forza Vista, wszystko możemy. No prawie wszystko. Wow. Ej, powiem wam, że w sumie ubogo wygląda to wnętrze, no nie tego samochodu. Nie ma tu jakichś tam komputerów, oczywiście liczniki mamy elektroniczne, ale z grubsza ubogo, no nie? Tak mi to wygląda. Może w rzeczywistości byłoby ciekawiej, bo my tak jak teraz patrzymy na ten samochód, jak jesteśmy w grze, no to nie ogarniamy specjalnie tej wielkości jego. On jest w środku, on jest ogólnie bardzo, bardzo szeroki. Jest szerokie bydle, naprawdę. Gdzie to się do cholery zmienia osiągi samochodu? Czemu ja nie mogę tego ogarnąć? Dobra. Oponki możemy zmienić, tylko dalej nie wiem, gdzie osiągi. Stabilizatory. Tu możemy kratę założyć. Dodatkowa masa. A, zainstalujmy. Co mi tam? Hamowanie się polepszy. Ogólna sztywność całej ramy. Dobra. Zainstaluj, myk. No to tuningowanie teraz będzie dłużej trwało. Ciekawe, czy można jakąś automatyczną konfigurację tutaj wgrać od razu. Chyba, że ja nie mam jeszcze dostępu do tuningu wizualnego, osiągów w tym samochodzie. Pyk. Otwórz wszystko, tryb zdjęcia. Tu możemy auto uruchomić. Wow. Okej. No i nic tutaj więcej nie możemy zrobić. Możemy jedynie jechać w trasę. Nową Audicą.
cyk, cyk. Na nowy festiwal prawdopodobnie. Ho, 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 ho. Oh yeah. Ten model też będę musiał sobie poskładać. W sensie zbudować, kupić i posklejać. Bo to jest chyba moje nowe hobby, wiecie? Bardzo mi się to spodobało. Wow. O, to jest samochód Mabuta. Ja pierdziut. Ja. Kurde. Okej. Okay. No i trzymajcie się. Gaz, dechy. Ej, świetnie to wygląda, mówiłem. To jest najlepsza gra wyścigowa. Nie brak mi słów dosłownie. Najlepiej to, ja bym się zanurzył w tej grze i nic nie mówił. Po prostu sobie jechał gdziekolwiek. Tymi wszystkimi samochodami. To pięknie wygląda. Tak, to Audi. My God. No nic, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i podziwiacie teraz moją perfekcyjną jazdę samochodem. Ojejejej. Pojedziemy sobie w następnym odcinku na nowy festiwal. Tą fajną, krętą drogą, gdzie będziemy mogli przyzwyczaić się do nowego samochodu Audi R8 V10. Wow. Kiedy tu będzie jakaś noc? Chciałbym w końcu, żeby była noc. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.